Kuba Badach doprowadził Jolantę Kwaśniewską do łez. Wszystko przez to, co zrobił w jej urodziny. Jolanta Kwaśniewska w najnowszym wywiadzie poruszyła kwestię małżeństwa swojej córki Aleksandry i piosenkarza Kuby Badacha. Była pierwsza dama przyznała, że był moment, w którym jej zięć doprowadził ją do łez. Jolanta Kwaśniewska ulubienicą Polek. Jolanta Kwaśniewska niemal zawsze króluje w rankingach dotyczących pierwszych dam, z którymi najbardziej sympatyzowały Polki i Polacy. Prezydentowa od zawsze chwalona była za styl i zaangażowanie społeczne. Choć od jej oficjalnej aktywności minęło już wiele lat, wciąż inspiruje tysiące kobiet, a każdy z jej wywiadów cieszy się dużym zainteresowaniem. Jedną z ostatnich rozmów przeprowadziła z Kwaśniewską Magda Mołek. Podczas konwersacji poruszono temat córki dawnej pary prezydenckiej. Zrobiło się głośno o mężu Danuty Choleckiej. To przykre, jak miał potraktować byłą żonę. Wszystko z miłości do prezenterki TVP. Kuba Badach doprowadził Jolantę Kwaśniewską do łez. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach sakramentalny, tak powiedzieli sobie w 2012 roku teściowie, są bardzo dumni ze swojego zięcia, który od lat odnosi sukcesy jako utalentowany wokalista. Jak się okazało, wraz z córką Jolanty Kwaśniewskiej, muzyk przygotował wyjątkową niespodziankę na 60. urodziny byłej pierwszej damy. Efekt końcowy okazał się tak powalający, że jubilatka zalała się łzami. Co Kuba Badach dał Jolancie Kwaśniewskiej na urodziny? Wspólnie napisali piosenkę Kochana Mamo. Kochana Mamo, życzę Tobie 365 coś tam pięknych dni. Ola, dziękuję tam za wiele fajnych rzeczy, które dostała ode mnie. I to jest naprawdę piękna piosenka. Jak właśnie robiłam te 60. urodziny w gronie znajomych, rodziny, to Kuba grał i śpiewał to, a ja ryczałam, opowiadała Jolanta Kwaśniewska Magdzie Mołek. Jak dodała, Aleksandra od zawsze pisała dla swojej mamy piękne laurki, jednak ta wyjątkowa, połączona z wykonaniem przez Kubę Badacha, okazała się być nad wyraz wzruszająca.